Ostatni czas na walkę wieczoru, pojedynek, na który czeka, myślę, że nie tylko cały Karpacz, nie tylko cała Polska, ale pojedynek, który interesuje również wielu zagranicznych kibiców, z racji tego, że jedna i druga dziewczyn, które za chwilkę spotkają się tutaj w starciu MMA, mają naprawdę kawał przyszłości przed sobą i dla jednej i dla drugiej ten pojedynek jest naprawdę bardzo ważny. Pojedynek w formule MMA kategorii wagowej do 58 kg. Jako pierwsza do klatki klatko ringu LFL wejdzie reprezentantka klubu Formiga Top Team Samara Santos Cunha. Walkę wieczoru, w której spotkają się w narożniku niebieskim 23-letnia fajterka mierząca 160 cm, ważąca 58 kg. Jej zawodowy rekord to 10 zwycięstw i tylko jedna porażka. Reprezentantka Formiga Top Team Samara Santos Cunha. W narożniku czerwonym 21-letnia fajterka ważąca 58 kg, mierząca 165 cm. Jej zawodowy rekord to 8 zwycięstw bez żadnej porażki. Reprezentantka klubu Grappling Kraków Agnieszka Niedźwiedź. Walka wieczoru odbędzie się na dystansie 3 rund po 5 minut. Sędziuje Piotr Michalak. Przed nami walka wieczoru gali Ladies Fight Night, gdzie Agnieszka Niedźwiedź zmierzy się z Samarą Santos.
Na pewno wisienka na urodzinowym torcie Ladies Fight Night. Walka, na którą wszyscy czekaliśmy. Warto wspomnieć o wieku obu zawodniczek, ponieważ zarówno Agnieszka Niedźwiedź, jak i Samara Santos to bardzo młode zawodniczki. Santos 23, Niedźwiedź 21. Można powiedzieć, tak jak Juras to zapowiedział w klatkoringu, nadzieje światowego MMA. Tak, tak, zdecydowanie. Jeżeli Agnieszka wygra tą walkę, to prawdopodobnie kolejną stoczy już w najlepszej organizacji na świecie, w UFC. Jest czego na... byśmy sobie i jej życzyli. Zdecydowanie. Ostra wymiana. Trzeba też zaznaczyć, że na wczorajszym ważeniu Agnieszka Niedźwiedź nieco przekroczyła limit. Potem na konferencji prasowej widać było, że bardzo to przeżywała, nawet pojawiły się łzy w oczach. Mam nadzieję, że dzisiaj już psychicznie i fizycznie doszła do siebie i jest w pełni formy. Warte zwrócenia uwagi jest dojrzałość obu zawodniczek. Nie ma podpalania się. Tu jest na razie wyczekiwanie, wyczucie przeciwnika, co przeciwnik zrobi. Widać, że obie zawodniczki to nie są zawodniczki, które przychodzą z amatorki na profesjonalizm, tylko już doświadczone zawodniczki, które naprawdę wiedzą, po co tutaj dzisiaj przyjechały. Zdecydowanie. No, teraz mamy takie badanie się w stójce. Też bardzo ładne obalenie w wykonaniu Agnieszki Niedźwiedź. Zastawienie tak przez prawą nogę. Chciałem powiedzieć, że właśnie nie będzie dużym zaskoczeniem dla nikogo to, że Agnieszka wcześniej czy później będzie chciała sprowadzić tą walkę do parteru, ze względu, że w tej płaszczyźnie jest najmocniejsza. Sprowadziła bardzo ładnie, dynamicznie, pozycja boczna. Agnieszka jest utytułowaną przede wszystkim judoczką. Zresztą było widać, jak bardzo szybko i fajnie zastawiła prawą nogę Samarę Santos, gdzie od razu walkę sprowadziła do parteru. Bardzo dobra kontrola teraz pozycji bocznej. Prawa ręka od razu tam krótkimi ciosami obija twarz Samary Santos. Myślę, że teraz bardzo systematycznie będzie pracować najpierw właśnie poprzez ciosy nad zmęczeniem i zmiękczeniem przeciwniczki, a potem będzie dążyć do skończenia tej walki przez jakieś poddanie. Próba ucieczki, ale już Agnieszka głęboko podłożyła tam prawą rękę. Pięknie. Bardzo dobra kontrola. Już tutaj dopycha Agnieszka Santos do siatki, żeby jak najmocniej ograniczyć zawodnicy z Brazylii jakąkolwiek możliwość ucieczki. To jest kontrola. Agnieszka co chwilę właśnie wyklucza tą rękę. O, teraz. Poprzez. I wtedy może zadawać ciosy czysto wchodzące na twarz. Brazylijka znowu wyciągnęła rękę, lecz Agnieszka znowu nogą. Konsekwentnie blokuje. Pięknie, pięknie. Gdzie te ciosy na pewno Brazylka bardzo dobrze odczuwa, bo widać, że są soczyste takie to ciosy spadające naprawdę, może nie z dużej wysokości, ale widać, że Agnieszka wkłada w to siłę i na pewno pozostawiają swój odcisk na twarzy Brazylijki. Udało się Brazylijce wkręcić w gardę. Ale dobra kontrola, mocno wepchnięta Brazylijka w róg ringu, w klatko ringu tak naprawdę. Ta siatka uniemożliwia nam, żeby rywalka mogła tutaj Agnieszce uciekać poza ring i przez to musiała być przerywana ta walka. Próba rozbicia. Bardzo ładnie. Potężne rozbicie. Brazylijka na pewno to odczuła. Agnieszka wykorzystuje to, że na pewno jest dzisiaj zawodniczką cięższą od swojej przeciwniczki i rozbija drugi raz. Teraz zadaje ciosy. Sędzia Michalak od razu mówi, przypomina o jakikolwiek wykonaniu obrony ze strony zawodniczki z Brazylii, ponieważ za chwilę ta walka może zostać przerwana. Bardzo mądrze, bardzo konsekwentnie cały czas Agnieszka walczy w tym parterze. Dobra, stabilna pozycja Agnieszki. Przechodzi nogi, kolano na brzuch i znowu ciosy. Pięknie. Wykręciła się Brazylijka, ale Agnieszka znowu agresywnie przechodzi nogi. Teraz co prawda złapana półgarda.
ale wysoka pozycja. Ale tak jak wspominaliśmy, czasami ta pogarda nie jest złą pozycją. Niektórzy zawodnicy naprawdę lubią tą pozycję, czują się w miarę bezpiecznie w niej, no i dobrze kontrolują swojego rywala. Zgadza się, ale w tej chwili myślę, że Brazylijce wcale się nie podoba ta pogarda. Zresztą odpuściła 10 sekund do końca rundy. Mocne ciosy, mocne bomby po prostu spadają na twarz Brazylijki w wykonaniu Agnieszki Niedźwiedź. Czyli tempo ma naprawdę niezłe. Jedziemy z rundą drugą. Dobra kombinacja w wykonaniu Agnieszki Niedźwiedź. Ten lewy prosty też doszedł. Zmiękczyła przeciwniczkę w parterze i teraz już Brazylijka coraz więcej tych ciosów przyjmuje również i w stójce. Już pracuje tylko i wyłącznie na stecznym Brazylijka. Dobry pięknie, prawy prosty. Pięknie. Widać, że pierwsza runda naprawdę kosztowała Brazylijkę wiele sił. Pięknie. Może powiedzieć, że to koronna technika, widać Agnieszki, po raz drugi w ten sam sposób, w tempo, idealnie weszła, zastawiając prawą nogą i obalając swoją rywalkę. Teraz dąży Agnieszka tak zwanego krucyfiksa, wykluczyła jedną rękę, no i chyba będzie próbować klucz na rękę. Dobra kontrola Agnieszki z góry. Widać, jak ciasno podłożyła swoje kolano pod głowę Brazylijki, zamykając drogę ucieczki. Ma wyłapaną rękę, ale odpuściła tą technikę. Jeszcze pouderza, jeszcze bardziej zmiękczy, jeszcze bardziej zmęczy i wtedy będzie pracować. Duszenie północ-południe. Widać, ciasno zapięte, to może być koniec walki. Bardzo, bardzo ciasno widać. Brazylijka jeszcze ostatkiem sił się kręci, próbuje wyjść z tego. I stała. Mamy klincz. Próba wyhaczenia. Próba haczenia, tak, nogi przez Agnieszkę. Dobre kolano w wykonaniu zawodniczki z Brazylii. Partner Agnieszki jest bardzo dobrym judoką, a więc myślę, że wszelkie właśnie haczenia i rzuty to mają naprawdę opanowane. Kolejne obalenie i znowu Agnieszka z góry. Wyklucza nogą rękę i uderza. Podobnie robiła w pierwszej rundzie w narożniku. Dosyć mocno wykluczona, ciasno ta ręka, bo teraz udało się Brazylijce przełożyć rękę. Ale za chwilę będziemy mieli powtórkę. Znowu ta ręka zostanie... O nie, teraz pracuje nad przejściem do pozycji bocznej. Znowu ręka od środka, noga na biceps i uderzenia. Brazylijka popracuje, wyciągnie po trzech ciosach na twarz tą rękę. Ale Agnieszka znowu konsekwentnie za chwilę zrzuci tą rękę pod nogę i zada kolejne ciosy. Teraz próbuje przejść tą półgardę, uwolnić tą nogę. Tak, jest pozycja boczna. Próba dojścia do balachy. Tak, będzie balacha, będzie dźwignia na staw łokciowy. Jeszcze pracuje nad dokładniejszym uchwytem. Mama. Och, brawo! Wykręciła, ale wpakowała się w trójkąt. Trójkątne duszenie nogami. No podejrzewam, że tutaj to już nie będzie Brazylijkiem. Ta walka za chwilę się skończy. Jeszcze mocniej dopina trójkąt. Nie wierzę, że Agnieszka by nie wykorzystała takiej sytuacji. Brazylijka pokazuje, że wszystko jest ok.
Chociaż już dzisiaj mieliśmy taką sytuację, że był zapięty trójkąt, a skończenia nie było. Tak jest. Bardzo dobre przetoczenie wykonuje Agnieszki Niedźwiedź. Mocne bomby i padają na w tym momencie to przypomina to troszeczkę egzekucję tutaj, prawda? Jest to tak jednostronne. Mocno zapięte nogi Agnieszki Niedźwiedź. No i runda ratuje Brazylijkę. Ale... trzecia runda. Jeszcze wyrazek szacunku. I jedziemy. Brazylijka zapędzona do narożnika. Tym razem ona próbowała wejść w nogi i obalić, ale Agnieszka w porę wycofała bioderka. Brazylijka praktycznie sama się przewróciła na plecy. Trzeba przyznać, że Brazylijka dzisiaj już przyjęła tych ciosów na twarz. Dobry taki krótki lewy z góry spa teraz na twarz Brazylijki. Przejście do pozycji bocznej. No i Agnieszka konsekwentnie rozpoczyna rozbijanie swojej rywalki. Próba klucza na rękę. Ręka podłapana. Ciągnie Agnieszka, ale... oj, ręka już wygięta dość mocno, znacznie. Brazylijka się obraca, ale oddaje w ten sposób plecy Agnieszce. Myślę, że tam zaraz druga noga będzie wpięta, jest. Bardzo dobre wpięcie nóg. Oj, mogła w pewnym momencie Agnieszka odpuścić już tą rękę i wejść za plecy, kiedy nogi były zapięte. Troszkę moim zdaniem niepotrzebnie tą rękę tak długo trzymała, ale zaraz będzie się przez to wkręcać do balachy. Już wysoko noga podpięta. Już skręcona. Tylko Brazylijka już raz pokazała, że balacha jej nie straszna i bardzo dobrze się z niej wykręca. Udało się przełożyć drugą nogę Agnieszce. Tym razem... o, proszę. Znowu przejście. Bardzo dobrze. Przejście do pozycji bocznej i znowu zadawanie kolejnych ciosów. Naprawdę Brazylijka bardzo, bardzo dużo tego zbiera. Niczym Rocky w walce z Apollo Creedem. Tam dostawał w stójce, a tutaj Brazylijka większość ciosów przyjmuje w parterze. Dobra bardzo kontrola Agnieszki Niedźwiedź. Aczkolwiek trzeba przyznać, że Brazylijka naprawdę jest bardzo wytrzymała. Do tego bardzo dobrze broni poddań. Zdecydowanie. No nawet po takich... to już jest trzecia runda, kiedy zdecydowanie... cały czas dostaje po twarzy, cały czas jest ponowna próba, ale Brazylijka cały czas ucieka, cały czas ma serce do walki, cały czas się nie podaje, bardzo ciasna balacha teraz, bardzo ciasna balacha. Brazylijka próbuje wyjść, ale tym razem już chyba nie ma siły się wykręcić. Oj, to może zakończyć się kontuzją, ponieważ Brazylijka nie ma zamiaru klepać. Ta ręka już jest potwornie wygięta. Brawo, brawo dla sędziego. Ewidentnie było widać, że Brazylijka już miała dosyć tych ciosów.